Mszą świętą za ojczyznę w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej rozpoczęły się we wtorek uroczyste obchody z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dalsza część uroczystości odbywała się przy pomniku bojownikom o niepodległość. Po wystąpieniu prezydenta miasta zebranych w historyczną podróż do 1791 roku zabrała młodzież z gimnazjum nr 2. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy miasta i powiatu, przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, związków kombatanckich, stowarzyszeń, organizacji politycznych, związków zawodowych, zakładów pracy, szkół, poczty sztandarowe, harcerze, przedstawiciele mediów. Zebranych powitał prezydent Skarżyska Konrad Kronik, który dziękował za tak liczną obecność. Jest to święto demokracji, jedna z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Właśnie konstytucja z 1791 roku wprowadzała dobre rozwiązania dla kraju. Przypomnę, że jako pierwsza proponowała likwidację liberum veto. Proponowała pewne nowe dla polskiego prawa instytucje, które dzisiaj są standardem w każdej demokracji, mówił prezydent Konrad Kronik. Jest to święto niezwykle ważne dla naszego kraju i niezwykle ważne dla demokracji. Muszę szczerze powiedzieć, że dla mnie, jako dla osoby, która od lat pasjonuje się historią, szczególnie ważne jest właśnie to święto. Jest to święto demokracji i jest to jedna z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Właśnie Konstytucja 3 maja, uchwalona w 1791 roku, wprowadzała dobre rozwiązania dla kraju. Przypomnę, iż jako pierwsza proponowała wdrożenie w życie likwidacji liberum veto. Proponowała także pewne instytucje, które były nowe dla prawa polskiego podówczas, a dzisiaj są standardem w każdej demokracji. Mówię tutaj o Montesquieu-Szowsko-Lokowskiej zasadzie trójpodziału władzy, czy też o zasadzie zwierzchności narodu. Konstytucja ta szybko została obalona przez jej przeciwników, ale zapisała się na stale w historii naszego kraju. Data 3 maja jest jedną z najważniejszych dat w historii Polski, a przez wiele, wiele lat inne europejskie kraje wzorowały się właśnie na Konstytucji 3 maja. Chciałbym, abyśmy wszyscy w tym ważnym dniu, szanowni państwo, pamiętali o tym, że Polska od zawsze była jednym z europejskich liderów, państwem, na którym tak naprawdę wzorowały się inne europejskie kraje. Historię związaną z uchwaleniem Konstytucji 3 maja przypomnieli uczniowie gimnazjum nr 2, którzy uświetnili obchody programem artystycznym. Wystąpił 30-osobowy chór oraz soliści recytatorzy Damian Synkiewicz, Jakub Rogala, Krystian Szczygieł, Jakub Czajkowski, Patryk Półtorak, Aleks Gandhoun, Filip Uryniuk i Kacper Michalczak. Na gitarach akompaniowali Korneli Salwerowicz, Kamila Kwiatkowska i Natalia Depo. Młodzież przygotowała program pod bacznym okiem nauczycielek Małgorzaty Skuzy, Grażyny Gładysz i Małgorzaty Malik. Następnie licznie zebrane delegacje złożyły pod pomnikiem bojownikom o niepodległość wiązanki. Na zakończenie w imieniu organizatorów wszystkim zebranym za obecność podziękował Leszek Golik, przewodniczący Rady Miasta. Podziękował również wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości.